Witajcie moi drodzy. Dzisiaj niewyjątkowo, ale też nagrywam podsumowanie w niedzielę. Dlatego, że w sumie niewiele działo się z takich różnorodnych... Co z tym siadłem? Niewiele działo się z takich różnorodnych rzeczy. Um, ogólnie po prostu malowałem w tym tygodniu i udało mi się sporo pomalować. Jestem bardzo e, z siebie, że tak powiem, zadowolony. Rzadko jestem z siebie zadowolony, e, ale udało mi się w tym tygodniu pomalować, zakończyć wiele e, Trzy projekty, z czego dwa projekty były już dosyć stare. Jeden prawie miał, sądzę, że w wieku moich córek. Nie, może trochę mniej, no ale tak sądzę, że z 8 lat to miał ten projekt. Nie, więc pokażę Wam od początku, co udało mi się w tym tygodniu zakończyć. Nie zakończyć, rozpocząć i zakończyć, ale zakończyć. W sumie, jak tak liczę, 5, 15, 25 modeli udało mi się w tym tygodniu zakończyć. Pokazuję Wam, o co chodzi. Zacznijmy od oddziału skautów. Jak pamiętacie, malowałem ostatnio na streamach oddział 10 skautów. Są pomalowani i skończeni. Ich zdjęcia możecie za chwilę zobaczyć na Instagramie lub też na grupie Makariusze w wydarzeniu podsumowanie marca. Tam też wrzuciłem te zdjęcia, żebyście mogli sobie zobaczyć, takie trochę pokoloryzowane zdjęcia, w sensie takim fioletowym tytłem, ale wygląda całkiem fajnie i wydaje mi się, że można zobaczyć. W sumie to nie ma się tu nad czym, tak powiem, rozwodzić, no to modele są pomalowane na takim poziomie tabletop, tam trochę plus, żeby po prostu można było grać, tak jak właściwie większość moich modeli ostatnimi czasy, no ale dzięki temu mam... Zobaczcie sobie pięć kiltimów, którymi mogę grać. Bardzo lubię grać orkami i teraz zobaczymy skautów, bym chciał sobie pograć. Aczkolwiek wydaje mi się, że muszę wziąć te kruty i troszeczkę je jakby tak jakby ściemnić, bo są moim zdaniem troszeczkę troszeczkę są za jasne te modele. Muszę wyciągnąć stare modele krutów, które mam do Armitał, porównać jak wyglądają i po prostu razem je wszystkie e, zrobić tak, żeby były spójne. E, wszystkie modele są zmagnesowane, więc nawet jakbym chciał gdzieś jechać czy coś z kimś sobie pograć, to mam. A jak się okazuje, jest trochę osób, które by chciało ze mną przyjechać i zagrać w Clitima. Nie tylko z osób, które znacie i dobrze e, Wam są. E, znacie i dobrze Wam są znane. Piękne zdanie, Karol. E, ogólnie. <laughs> z osób, które znacie. Drugi projekt, to właśnie ten taki ośmioletni, to jest. To są y, obsługa, to jest obsługa dział do meganów od Kromlecha. To są modele kromlechowe. Udało mi się pomalować 15 takich kolesi. Udało mi się skończyć 15 kolesi. Z czego pięciu kolesi było musiałem pomalować praktycznie od zera. Szczególnie, czy chodzi tutaj o tych kolesi, którzy trzymają te naboje. Ich musiałem pomalować od zera. Natomiast pozostałą dziesiątkę skończyć, zrobić podstawki i wykończyć i zrobić takie, wiecie, pitu-pitu. Kolejny projekt, który skończyłem, to są modele do Zombiesa i to są to ostatnie 5 modeli, które mi zostało. Ich fotki też będziecie mogli zobaczyć. O właściwie. Tych kolesi, fotki też będziecie mogli zobaczyć na Instagramie zaraz. Ale tych ziutków też możecie zobaczyć niedługo na Instagramie. I to jest już naprawdę pomalowane takie szybko, szybko. Tutaj nie, mam, nie, mam, nie ma się tak naprawdę czym chwalić. To są modele pomalowane z speedpaintami, e, czy inaczej, z szybkimi farbkami, bo akurat kontrasty poszły w ruch. E, wyciągnąłem troszeczkę kolorki, wyciągnąłem różne, różnego rodzaju rzeczy. E, wiecie, po prostu odpicowałem. No i dzięki temu, słuchajcie, dzięki temu jestem bardzo dumnym posiadaczem całkowicie pomalowanego zombiside'a. Zobaczcie, tutaj są wszystkie: tutaj są jeszcze jakieś dwóch złoli. Jeszcze jeden bohater, którego kiedyś pomalowałem. Pierwsza partia ząbiaków różnej kategorii. No, i tutaj mamy całą plejadę ząbiaków. Część z tych nie wiem, czy pamiętacie, malowały moje dzieciaki. A ja tylko je poprawiałem i robiłem z nich, że tak powiem, takie ostateczne, ostateczne szlify. Im nadawałem. No, i tutaj teraz te modele trzeba powkładać na ich odpowiednie miejsca. Jakoś tak. Ta pani idzie tutaj. O jako. Jak, jak Niewdosiak leci. I mamy zakończony projekt Site po jakichś dwóch latach, ale i tak wydaje mi się, że całkiem nieźle, bo w końcu mogę sobie bezproblemowo zagrać w gierkę, która jak graliśmy sobie dwa lata temu jeszcze nad Paweł grał z Hegemonem, pozdrawiam Hegemony, to całkiem fajnie się grało. No i można spróbować grać dalej. Grać kolejne gry i zdobywać, zdobywać świat, zdobywać lochy i tak dalej, i tak dalej. No wiecie o co chodzi? Planszóweczki, co całkiem fajne, fajna akcja jest. Dobrze, kolejna rzecz, słuchajcie, jak dobrze wiecie, dostałem taki piórnicze Krebela i sobie testuję te ich pędzelki. Testuję te pędzelki i no powiem Wam szczerze, że jest nieźle. Bardzo lubię syntetyki. Bardzo mi się podobają syntetyki. Bardzo fajnie działają. Ja sobie nawet tutaj, zobaczcie, bardzo intensywnie, tak intensywnie działałem, że musiałem je umyć, bo po prostu je troszeczkę zmęczyłem. Na razie jestem z tych najbardziej zadowolonych, z tych syntetyków i tych do drybrushu. Z tego jednego w szczególności. Na razie tych dwóch nie miałem szansy nie miałem szans użyć, nie miałem nic takiego dużego, co mógłbym pomalować. Z tymi mam taki na razie problem. Są, są jeszcze inne problemy z tymi pędzelkami, ale na razie jedyny problem, jaki mam, to że są takie super cienkie. Strasznie nie, ja przy moich wielkich łapach, mnie irytuje, że one są takie cienkie. Wolę grubsze pędzelki i nawet, słuchajcie, próbowałem sobie coś zrobić, żeby trzymać jakoś to inaczej, ale różnego, różne chwyty próbowałem, ale są strasznie cieniutkie te pędzelki, strasznie delikatne. Nie wiem, czy to normalne, czy macie tak z innymi markami, ale to jest jedyny na razie taki grubszy problem, który designersko, nie wiem, no na przykład nie, czasami są pędzelki, które może być jedną no, jakaś sztuka uszkodzona w włosie czy coś. No tutaj można coś naprawić, można poprosić o inną sztukę i tak dalej, ale no tutaj designersko są dla mnie za cienkie te pędzelki. Mam z tym nie mały problem. No ale to powiedzmy sobie szczerze, to jest taki problem, problem nie problem, bo tak naprawdę wystarczy owinąć pędzelek jakąś taśmą, jakąś past, yy, jakąś taśmą kilka razy i już się uchwyt zmienia i można sobie działać tym pędzelkiem. Natomiast poczułem, poczułem taki ból, jak malowałem. Nie, nie wiecie, taki weltschmerz, tylko po prostu ból ręki, <laughs> zabolała mnie ręka. Przy okazji jeszcze, jak widzieliście, te dwa pędzelki, które, które tutaj wyciągnąłem, one są takie, e, takie niebieskawe się zrobiły, nie? Nie wiem, czy to będzie widać. O, one są takie niebieskawe. E, zastanawiacie się pewnie czemu. E, używam takiego, m, takiej rzeczy, która e, po umyciu pędzelka, po trzech rzeczy, z trzech specyfików. Czasami używam mydełka, po prostu żeby sobie na szybko pędzelek umyć, ale w większość czasu, jak potrzebuję, tak i syntetyk i naturalne włosie, po prostu używam yy, myjki do, yy, do pędzelków chyba AK, Brush Restorer, Vallejo i używam takiego czegoś od Aptailunga, yy, takiego żelu. I please change my mind, ale dla mnie to jest po prostu żel do włosów z witaminami, ale ogólnie bierze się pędzelki i się je po prostu yy, robi się szpic i one są takie takie sztywne się robią. Nie wiem czy to, wiem, czy to zobaczycie. Up, dawaj, fokus, fokus. One są takie, takie sztywne się robią. One się nie chcą, nie chcą się ruszyć. E. To powoduje teoretycznie, że włosie wraca do swojego stanu i później utrzymuje się w tym stanie. Wiecie, jak na przykład włożycie pędzelek do wody i go zostawicie na dwa dni, no to on się wygnie i będzie ciężko go wyprostować. Więc wychodząc z tego założenia, prostuje się pędzelek do takiego stanu, żeby był idealnie, wkłada się go w ten żel i zostawia się go na parę dni i on też powinien teoretycznie wrócić do swojego stanu, Wiecie, e, pierwotnego takiego szpicu. Więc tak naprawiam swoje pędzelki. Na razie takie zostawiłem, e, muszą sobie tak poleżeć i wracam do malowania. Ogólnie <coughs> do malowania mam kolejne rzeczy. Bolt Action będzie malowany na pewno jako następny, jako taki duży projekt, bo już jestem blisko końca. No, muszę po prostu ten projekt wykończyć, zakończyć i będzie dobrze. Sądzę, że modele, które wyglądają w ten sposób, e, prezentują się całkiem fajnie. Dawaj, fokus. Taka ma troszeczkę inaczej działa, działa fokus. No, jeżeli modele wyglądają w ten sposób, to chyba jest to całkiem nieźle. Mi się to podoba, wystarczająco jest to uszczegółowione. Oczywiście nie jest to armia pomalowana na jakiś standard boksartowy czy coś, ale dla mnie do grania do Battleportów wystarczy. A jeśli już mówimy o boksartach, to w sumie dzięki koledze Rafałowi, który mnie stagował w poście. Odezwałem się do takiego człowieka, który nazywa się Infamous JT. To jest koleś, który robi swoje figurki w metalu, figurki do bolta. I on kiedyś zrobił polskie, polskich powstańców. Um, bardzo fajne figurki, pomalowane przez niejakiego Rubena. Bardzo ładnie pomalowane figurki. Natomiast modele są takie. No mam trochę zastrzeżeń do tych modeli. Natomiast zgłosiłem się i powiedziałem mu, że hej, jeżeli byś chciał, żebym ja ci pomalał te figurki, zobacz jak ja maluję. Niestety zobaczę chyba tylko to, co ja maluję tak tabletopowo, bo rzadko kiedy to wrzucam e rzeczy, które maluję tak przy przykładam się trochę bardziej. No ale zobaczmy. E próbuję wystartować do niego, żeby spróbować mu coś pomalować, co będzie na boxarty, zdjęcia mu zrobić, a zdjęcia ostatnio robię całkiem nieźle tą kamerą, więc wydaje mi się, że to wszystko fajnie wychodzi. No i, trzymajcie kciuki, żebym nie wybrał, ale z drugiej strony nie trzymajcie kciuków, bo jak jak, jak on nie wybierze, to będę miał 42 model do pomalowania na wysokim poziomie. Nic, nic do tego. Bardziej na poziomie moich, może, nie wiem, trochę więcej niż orków pomalowałem, to znaczy, dużo więcej chyba niż orków, ale w sensie, po poziomie jakościowym, ale sądzę, że to jest to jak najbardziej do zrobienia i dam sobie radę, natomiast będzie tu sporo pracy i sporo takiego, wiecie, puszu i będziecie mogli, nie wiem, czy będziecie mogli w ogóle oglądać te modele na streamach, więc będzie szansa, na, jest szansa na to, że streamy będą, nie wiem, będzie tylko kamera skierowana na moją twarz, bo muszę się dogadać, czy będę mógł pokazywać takie modele i jeśli cokolwiek miałoby dojść do skutku. Zobaczymy. E Dodatkowo jeszcze, jak już takie takie modele, bo lubię sobie tak usiąść czasami i wziąć takiego jednego strzała i skończyć, to oczywiście robiąc niemałe przegrzebki w moich szufladach, e, znalazłem kilka modeli, które wypadałoby skończyć. Przede wszystkim UFTAC, e, którego by wypadało skończyć, tak wiecie, dopicować go jeszcze, bo jest to jeden z tych modeli, który można zrobić bardziej, więc będę miał zamiar go zrobić bardziej. No podstawek na przykład ma nieskończony zupełnie, nie? E, a z pozostałych modeli mam oczywiście jeszcze z Warhammer TV, mam tego snajperka, tego snajperka, którego zrobiłem w taki sposób, że można go, słuchajcie, odczepić stąd. Ma, to jest moja, jak na mnie zegarmistrzowska robota. On ma tutaj magnesiki w stopach, a tu ma dodatkowy swój customowy podstawek, więc mogę go wziąć na podstawek i może być sobie figurką do 40 chyba, jak, chyba w tą stronę, o, może być swoją figurką moją figurką do 40. I mieć też podstawę, no więc muszę to, to muszę zrobić, tutaj tą podstawkę jakoś upiększyć, a to muszę pomalować. Więc to jest pierwsza rzecz, która jest na tapecie. A druga rzecz na tapecie to znowu, ja tak lubię czasami tak skończyć i nie wykończyć, e, wasztora chcę wykończyć, podstawek znowu, trochę podstawek, trochę tu jakiś efektów, trochę jeszcze porozjaśniać, jakiś kolorku mu dodać i zrobić e, tip top. E, coś, co zacząłem jakiś czas temu, to jest snickrot i to będzie leżało na moim e, na moim workbenchu, na moim warsztaciku do zrobienia, do wykończenia. Kolejny ork, którego też już mamy do jakiegoś czasu. <gry> Kurde, nie, nie zrobiłem. Zacząłem coś tutaj na nim robić, ale nigdy go nie wykończyłem. Więc trzeba go wziąć, zrobić i wiecie, to znowu będzie e, trochę pocisnę, ale nie będzie jakiś, wiecie, y, niesamowitego poziomu, natomiast będzie to trochę wyższy poziom. Coś takiego jak e, właśnie to chyba, lub ów tak, na tym poziomie mniej więcej gdzieś. No i coś, co znalazłem, no mówię tak, co to, kurczę, z jakiejś wypraski, co to jest? I słuchajcie, znalazłem model Severina Rain, Bardzo fajny model, i mówię: Kurczę, to kupiłem jakiś czas temu, a nic z nim nie zrobiłem. Nawet nie złożyłem tego modelu. Więc czas najwyższy złożyć, pomalować i wziąć. Może nie do grania, tylko postawić gdzieś na półkę, bo model jest naprawdę bardzo ładny i szkoda by było go nie wykorzystać. No i tutaj weźmiemy. Ojek. To są, to są rzeczy, na którymi będę pracował, jeśli nie będę pracował nad granatami w najbliższym czasie. A to jest, są rzeczy, które pomalowałem ostatnio, i jestem z tego, powiem szczerze, bardzo dumny. I to by było na tyle w tym dosyć krótkim i zwięzłym podsumowaniu tygodnia. Tak, to chyba wszystko. Tak mi się wydaje, wszystko. Będę wpadał chyba w przyszłym tygodniu. Wydaje mi się, że wpadnę w któregoś dnia do Stagrafu jeszcze zrobić parę rzeczy. Nie wiem, czy to będzie na tyle warte oglądania, żeby wam cokolwiek z tego pokazać, ale może coś nagram. To chyba wszystko, wydaje mi się. Słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania, to dajcie mi znać. E... Mam zamiar zrobić w najbliższym czasie stream dla, tylko i wyłącznie dla patronów. Będzie on na Discordzie, gdzieś na kanale patronowym. Tam to zrobimy. Jeśli macie ochotę, macie jakieś pomysły na temat co do, co do tego streamu, co można by na takim streamie zrobić, żeby podnieść wartość dla Was, patronów i wspierających, to dajcie mi znać. Wymyślimy coś, zrobimy coś fajnego. A do tego czasu, trzymajcie się ciepło. Do następnego razu. Hej!